W obecnych czasach, gdzie wszystko musi być szybkie i spektakularne, drukowanie także musi dotrzymywać kroku. Zastanawiacie się, jaka metoda druku umożliwi tworzenie trwałych, odpornych na ścieranie i wpływ warunków zewnętrznych na druków na różnorodnych materiałach? Druk termotransferowy wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Tu Przemek z Dertusz i w dzisiejszym odcinku wyjaśnię, na czym polega i jak funkcjonuje ta metoda. Zapraszam do oglądania. Czym jest druk termotransferowy i jaka jest jego geneza? Druk termotransferowy to technika drukowania, która wykorzystuje proces przenoszenia barwnika z taśmy na docelowy materiał za pomocą temperatury. Brzmi skomplikowanie? W rzeczywistości jest to prosty i bardzo efektywny proces, który ma swoje korzenie już w latach 50. XX wieku. Pierwotnie druk termotransferowy został stworzony z myślą o identyfikacji produktów w przemyśle. Szybko jednak okazało się, że oferuje znacznie więcej możliwości. Dzięki możliwości drukowania na różnych materiałach, trwałości i odporności na druków oraz precyzji odwzorowania szczegółów, technika ta znalazła szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Wyobraźcie sobie taśmę nasączoną barwnikiem, która jak magiczna kalka pod wpływem ciepła przynosi swój kolor na materiał. To właśnie ciepło jest kluczem do sukcesu. Podgrzewając odpowiednie fragmenty taśmy za pomocą głowicy drukarki, powodujemy transfer barwnika, tworząc trwały i wyraźny nadruk. Aby uzyskać kolorowy nadruk, używa się specjalnych taśm barwiących, dostępnych w różnych wariantach, oferujących szeroką gamę kolorów, efekty metaliczne, a nawet fluorescencyjne. Taśma precyzyjnie przesuwa się pod głowicą termiczną, a barwnik, aktywowany ciepłem, utrwala się na materiale. W porównaniu do standardowych drukarek atramentowych i laserowych, drukarki termotransferowe działają zupełnie inaczej. Nie korzystają z tuszu ani tonera, a proces drukowania opiera się na transferze barwnika z taśmy. Ta różnica technologiczna niesie ze sobą zarówno wady, jak i zalety. Jakie są zatem zalety druku termotransferowego? Pierwsza z nich to z pewnością trwałość i odporność. Wydruki są odporne na ścieranie, promieniowanie UV, wilgoć i ekstremalne temperatury. Nie blakną i nie tracą kolorów z czasem, co czyni je idealnym rozwiązaniem tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość i trwałość. Kolejna zaleta to wszechstronność. Druk termotransferowy umożliwia tworzenie nadruków na różnorodnych materiałach, takich jak papier, folia, tekstylia, a nawet drewno i metal. Jest to niezwykle uniwersalna metoda, znajdująca zastosowanie w wielu dziedzinach. Wysoka jakość druku to następna z zalet. Wydruki termotransferowe zapewniają precyzyjne i szczegółowe odwzorowanie elementów, nawet tych o niewielkich rozmiarach. Nadruki są wyraźne, z ostrymi krawędziami i żywymi kolorami. Jako ostatnią zaletę można wymienić stosunkowo niskie koszty drukowania w dłuższej perspektywie. Choć cena zakupu drukarki termotransferowej może być wyższa niż standardowych drukarek atramentowych czy laserowych, koszty eksploatacji są stosunkowo niskie. Brak konieczności stosowania drogich tuszów czy tonerów sprawia, że druk termotransferowy staje się opłacalny w dłuższej perspektywie, zwłaszcza przy drukowaniu dużych ilości. Wady to m.in. wyższa cena zakupu drukarki. Ponieważ początkowa inwestycja w drukarkę termotransferową może być wyższa niż w przypadku standardowych urządzeń atramentowych czy laserowych, szczególnie jeśli druk ma być sporadyczny lub tylko na użytek prywatny. Wolniejsza prędkość drukowania to kolejna z wad. Druk termotransferowy jest wolniejszy niż atramentowy czy laserowy. Może to mieć znaczenie, jeśli drukujecie duże ilości materiałów w krótkim czasie. Kolejną wadą jest konieczność stosowania taśmy barwiącej. Druk termotransferowy wymaga stosowania specjalnych taśm barwiących, co generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne. Dostępność różnych typów taśm może również ograniczać paletę kolorów stosowanych w druku. Drukarki termotransferowe szczególnie dobrze sprawdzają się w takich sektorach jak produkcja, drukowanie etykiet produktowych, kodów kreskowych, oznaczeń na opakowaniach, tabliczek znamionowych i innych elementów identyfikacyjnych. W reklamie, tworzenie banerów, plakatów, tablic reklamowych, gadżetów reklamowych i materiałów POS. Elektronika, drukowanie nadruków na obudowach urządzeń elektronicznych, klawiaturach, płytkach drukowanych i innych elementach elektroniki. Zastosowanie również znajdzie w tekstyliach, czyli nadruki na koszulkach, torbach, czapkach, butach i innych elementach odzieży i akcesoriów. Zastosowanie znajdzie również w logistyce i transporcie.
i drukowania etykiet transportowych, listów przewozowych, kodów kreskowych i innych oznaczeń logistycznych. Również możemy je spotkać w kartach plastikowych, przy tworzeniu kart członkowskich, kart rabatowych, identyfikatorów firmowych, kart bankomatowych i innych kart plastikowych. Mamy również zastosowanie w kosmetologii. Na druki, na opakowaniach kosmetyków, etykietach produktów i innych elementach identyfikacyjnych. Podsumowując, drukarki termotransferowe to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują trwałych i odpornych na ścieranie nadruków na różnych materiałach. Dzięki swoim licznym zaletom druk termotransferowy jest wykorzystywany w wielu branżach, gdzie kluczowe są trwałość, odporność i wysoka jakość wydruków. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że co nieco udało mi się rozjaśnić, czym jest druk termotransferowy i do czego jest używany. Po więcej takich filmów zaobserwujcie nasz kanał. Wpadajcie na nasze media społecznościowe. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!